7.25 minęła i pierwszy gość poranka, pan poseł Cezary Grabarczyk, były minister sprawiedliwości, wieloletni przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Właśnie wszedł nowy element dobrej zmiany pod obrady Sejmu, czyli na razie ustawa o prokuraturze, a niedługo wejdzie również zmiana dopiero co wprowadzonej procedury karnej. O tym chciałam z panem porozmawiać, ale dzień może dobry, najpierw... serdecznie. Dzień dobry, panie pośle, ale może najpierw o tej decyzji Unii Europejskiej, czyli o rozpoczęciu postępowania na rzecz umocnienia praworządności w Polsce. Rzeczywiście rząd wczoraj, jak obserwowało się relacje nowego, młodego, niedoświadczonego jeszcze rzecznika, ale także pani minister Kempy, wydawał się zaskoczony, tak jakby te wszystkie działania propagandowe podjęte przez panią premier w ostatnim czasie spowodowały, że ta sprawa się rozmyje, nie rozmyje się. Pan też był zaskoczony? Nie, ja nie byłem zaskoczony. Wydawało mi się, że konsekwencją bycia członkiem wspólnoty może być to, iż pozostali członkowie Unii Europejskiej zaniepokoją się tym, co dzieje się w sferze prawnej w Polsce. Polska jest dużym krajem europejskim. Należymy do tej największej szóstki państw. I szybkość zmian, ale przede wszystkim sposób, w jaki one są dokonywane, musiał budzić wątpliwości. Bo to, o czym pisała nasza prasa, było czytane także w Brukseli, w stolicach innych krajów ale członkowskich. Ale swego czasu Grzegorz Schetyna przecież jeździł nawet do Parlamentu Europejskiego, próbując powstrzymać wcześniejsze dyskusje na ten temat. No, mieliśmy inne zdania na ten temat. Moim zdaniem dobrze się stało, że Unia Europejska, że Komisja Europejska wszczęła tę procedurę, bo praworządność jest wartością. Rządy prawa, oparcie działania organów państwa na normie prawnej, na normie kompetencyjnej jest wartością w państwach demokratycznych. I nie można dowolnie tego prawa kształtować. Trzeba uwzględniać normy konstytucyjne, a my od samego początku tej tak zwanej dobrej zmiany mieliśmy do czynienia z łamaniem czy to konstytucji, czy regulaminu Sejmu. I to no musiało... regulamin Sejmu to już praktycznie nie wiem, czy on jeszcze i to istnieje, bo ja chyba nie znam niepokój. Ustawy, która by była zgodnie z regulaminem uchwalana. No i dobrze, pana zdaniem rząd PiS-u jakby coś zrobi, oprócz tego, że tam ministrowie pisali w ostatnich dniach aroganckie listy, które pewno pomogły w ocenie. Na pewno nie pomogły te listy, bo z Komisją Europejską... No przyjadą, zobaczą, no i co? Co zobaczą? No wszystko jest na papierze. Z krajami członkowskimi w ramach wspólnoty prowadzi się dialog, prowadzi się rozmowę. Uciera się wszystkie decyzje, które są podejmowane. Tam nie można narzucać swojego punktu widzenia. Trzeba przekonywać. Natomiast to, co zaobserwowaliśmy, to, co próbowała uczynić pani premier Beata Szydło, zapraszając szefów klubów na spotkanie, to było próbą podzielenia się odpowiedzialnością za łamanie konstytucji i łamanie prawa. To było bardzo, bardzo ciekawe. Ja myślę, że to kiedyś będzie opisywane, jak to wszystkie złe uczynki chciano przypisać
także opozycji. Chociaż opozycja nie brała w nich udziału, nie popierała tych działań, zwracała uwagę. Za każdym razem tak jest, łamania... że jak jest kłopot, to rządy się chcą dzielić odpowiedzialnością. To Donald Tusk też, jak się zaczęła sprawa ukraińska czy coś, też zapraszał wszystkich liderów. Ale po to, by ustalić pewne wspólne reguły działań. Natomiast tu najpierw były działania, najpierw było łamanie konstytucji, najpierw było łamanie regulaminu, nocne czytanie, niezwoływanie komisji, nierozpatrywanie poprawek w komisjach, brak ekspertyz, a dopiero potem, gdy ktoś z zewnątrz zawstydził, zapytał, co się tam u was dzieje, była próba podzielenia się odpowiedzialnością. I moim zdaniem to nie było nie tylko eleganckie, ale nawet stosowne. Komisja Europejska interesowała się dotychczas głównie Trybunałem Konstytucyjnym. Tutaj zresztą zobaczymy, co powie jeszcze na ten temat Komisja Wenecka, ale wczoraj pod obrady weszła ustawa o prokuraturze. Pan Andrzej Seremet, prokurator generalny, będzie za chwilę moim gościem, ale w zapowiedziach mamy też jeszcze jedną sprawę, a mianowicie zmianę procedury karnej, czyli cofnięcie tych zmian, które zostały wprowadzone, odejście od tego procesu kontradyktoryjnego, który zmuszał między innymi prokuraturę do zupełnie innego, lepszego przygotowania się do spraw. Pan był zwolennikiem wprowadzenia tej procedury, tych zmian w ubiegłym roku. Choć trzeba przyznać, że wiele środowisk protestowało. To prawda, ale ta reforma została wdrożona zaledwie pół roku temu. Ale PiS już ją będzie zmieniał, bo ma błędy podobno. To stanowczo za wcześnie. Jeżeli błędy się objawiają, należy je korygować. Ale ta reforma była drugim krokiem, bo pierwszym, który został przeprowadzony 6 lat temu, to było stworzenie niezależnej, apolitycznej prokuratury. Niezależnej od rządu, niezależnej od parlamentu. Po to, by nie można było wywierać nacisku na działania prokuratorów. I w ustawie o prokuraturze zostały stworzone odpowiednie gwarancje. W dotychczasowym modelu prokuratury. Ale ubezwłasnowolniły prokuratora generalnego, na co prokurator Seremet wielokrotnie zwracał uwagę. I te zmiany trzeba było przeprowadzić. Ja zresztą w czasie, gdy byłem ministrem sprawiedliwości, zacząłem przygotowywać odpowiednie zmiany. Ale były gwarancje dla prokuratorów, że w czynności prawne nikt nie będzie ingerował. Mogły być wydawane polecenia, wytyczne, ale one nie mogły dotyczyć treści czynności prawnych. No teraz wszystko będzie można. A teraz prokurator nadrzędny będzie uzyskiwał kompetencje. Tak, to będę i nawet nie będzie o tym wzmianki w aktach głównych nie, sprawy, tylko podręcznych. Tak. Ale chciałam zapytać, jakie byłyby skutki cofnięcia, czy w ogóle jakieś by były, no bo już jednak Rada Ministrów przyjęła te zmiany w kodeksie karnym, w kodeksie postępowania karnego. Do Sejmu jeszcze ten projekt nie dotarł. Ale wiemy, o co chodzi. Moja wiedza jest tylko oparta na doniesieniach prasowych. To, co bardzo mnie zaniepokoiło, to informacja, że sąd będzie musiał uwzględniać także dowody zdobyte nielegalnie, pochodzące tak. z nielegalnych źródeł. No, zawsze łatwiej. No, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było sprawiedliwie. O to, by obywatele, bo w całym postępowaniu karnym chodzi o to, aby obywatel, czyli ten, kto staje przed obliczem sprawiedliwości,
miał określone gwarancje procesowe. Te, które wynikają wprost z konstytucji i z ustaw. Tymczasem ustawowe gwarancje mają ulec radykalnemu ograniczeniu. I podstawowa zmiana to przywrócenie aktywnej roli sądu. Znowu zdejmie z prokuratura się będzie lenić z powrotem. Znowu zdejmie z prokuratury odpowiedzialność za przygotowanie dowodów. Właśnie i będę akty oskarżenia. Na ten temat będę rozmawiać. To wywróci cały wymiar sprawiedliwości? To na pewno wprowadza niepotrzebne zamieszanie, bo nam niezbędna była korekta tego modelu. Po doświadczeniach, które zdobyliśmy w ciągu półrocza, już pewne wnioski można było formułować, ale to jest wartość. Niezależna polityczna prokuratura to jest wartość, bo to są gwarancje dla obywateli. A państwo ma służyć obywatelom. Pan poseł Piotrowicz ma w tej sprawie inne zdanie. Bardzo dziękuję. Pan Cezary Grabarczyk.